Dzień dobry Państwu, kłaniam się nisko. Mam przyjemność powitać Państwa na pierwszym z serii spotkań o nazwie Studio KSeF. Są z nami znakomici prelegenci, uczestnicy dzisiejszego webinarium. Pani Anna Gliniewska, Group Tax Director Allegro. Dzień dobry. Pan Krzysztof Rogowski, kierownik projektu Krajowy System E-Faktur, Ministerstwo Finansów. Pan Leszek Lewandowicz, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Dzień dobry. Pan redaktor Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita. Pan Michał Sieradzan, Symfonia. Ja nazywam się Jacek Podgórski, reprezentuję Związek Przedsiębiorców i Pracodawców i będę miał przyjemność prowadzić dzisiejsze spotkanie w ramach cyklu Studio KSeF. Studio KSeF to spotkania eksperckie, które pomagają skutecznie przygotować przedsiębiorstwo do wdrożenia krajowego systemu e-faktur, który już niebawem, bo wszystko wskazuje na to, że w lipcu 2024 roku stanie się absolutnie obligatoryjnym narzędziem dla każdego przedsiębiorcy w kraju. Zainicjujemy także dyskusję o nowych technologiach, o stanie cyfryzacji polskich przedsiębiorstw, rozwiązaniach chmurowych, o automatyzacji procesów. Będzie o czym mówić. Organizatorem cyklu jest Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Partnerem cyklu jest Symfonia, pionier wśród dostawców oprogramowania do zarządzania firmą dla sektora MŚP, a partnerem merytorycznym jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Pozwolę sobie na początku na krótko zabrać głos i nieco przybliżę pewien moment legislacyjny, w którym obecnie znajduje się projekt ustawy. Otóż sama idea wprowadzenia KSeF procedowana jest w ramach rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. 6 czerwca tego roku Sejm przyjął projekt ustawy o obowiązkowym krajowym systemie e-faktur. Posłowie, do czego mogliśmy przywyknąć, nie byli jednomyślni, choć zdaje się, że sama idea wprowadzenia nowego narzędzia do raportowania podatkowego parlamentarzystów raczej łączy niż dzieli. Przed posiedzeniem plenarnym projektu zajmowała się nim Sejmowa Komisja Finansów Publicznych, która wprowadziła do niego szereg istotnych poprawek, choć zdaje się, że najistotniejszą zmianę odrzucono. Mówię tutaj o tej, w ramach której wydatki związane z nabyciem usług wdrożeniowych KSeF miałyby podlegać preferencjom podatkowym, troszkę na wzór ulgi badawczo-rozwojowej funkcjonującej w podatkach dochodowych. To z kolei pozwalałoby na umożliwienie rozliczenia ich w kosztach prowadzonej działalności na preferencyjnych warunkach. Po sejmowej batalii ustawa trafiła do Senatu, który z kolei skierował ją do prac w ramach Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, która ma zająć się rozpatrzeniem projektu dziś. Takie informacje pojawiły się na stronach Senatu rano. Można chyba z pewnością niemalże założyć, że Senat odrzucił ustawę w proponowanym kształcie. Wówczas wróci ona do Sejmu, ale przewiduje się, że po okresie wakacyjnym zostanie ona podpisana przez prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw. To zdaje się scenariusz chyba najbardziej prawdopodobny. Tak w telegraficznym skrócie wygląda to, co do tej pory na tym poletku legislacyjnym wydarzyło się w kwestii KSeF, a my zaczynamy dyskusję. Pierwsze pytanie chciałbym skierować do pana Krzysztofa Rogowskiego. Jak kształtują się statystyki dotyczące testowej wersji systemu? Jakie są Państwa najistotniejsze obserwacje związane z tym okresem testowym? Może jakieś sukcesy, może największe problemy? Można by powiedzieć, od października 2021 roku jest udostępnione środowisko testowe i ono cały czas funkcjonuje. I pierwotnie spodziewaliśmy się pewnego obciążenia, jeśli chodzi o te środowiska. Niemniej jednak no tutaj przedsiębiorcy jednak posiadali swoje harmonogramy dostosowania się do danych środowisk, wejścia do KSeF-u. I już bo też przedsiębiorcy nie do końca mieli pewność, czy faktycznie ten KSeF będzie systemem obowiązkowym, jednak od samego początku też tak komunikowaliśmy. I dopiero jak już pojawiły się, można by powiedzieć, przepisy, dostaliśmy decyzję derogacyjną, która pozwoliła Polsce na wprowadzenie powszechnego fakturowania elektronicznego, ten ruch na tych środowiskach testowych, tak by to można powiedzieć, jest
całkowicie niewspółmierny do tego, co było na początku. Widzimy bardzo duże zainteresowanie właśnie tym systemem i też z rynku mieliśmy właśnie bardzo dużo informacji i oczekiwań, aby udostępnić już tą produkcyjną, docelową wersję struktury, bo też na samym początku zaznaczaliśmy, że to jest tak jakby pierwsza wersja struktury i w trakcie obowiązywania tej wersji fakultatywnej różne tutaj mogą do nas dochodzić sygnały o pewnych modyfikacjach, i też je wprowadziliśmy. I po udostępnieniu właśnie tej drugiej wersji struktury, e-faktury, która miała miejsce właśnie końcem czerwca, spodziewamy się jeszcze większego zainteresowania tymi środowiskami. Także tutaj też dużo przedsiębiorców de facto czekało na dwie rzeczy. Na to, aby była większa pewność co do tego, że system faktycznie będzie obowiązkowy, oraz czekali na udostępnienie już docelowej wersji struktury, która będzie obowiązywać już od września tego roku, tak aby mogli w zasadzie jednorazowo dokonać tej integracji właśnie z krajowym systemem e-faktur. Oczywiście duża część firm, która działa na systemie produkcyjnym, będzie musiała tą zmianę przejść. Niemniej jednak ona tutaj nie jest rewolucyjna, jeśli chodzi o tą strukturę, tylko bardziej ewolucyjna i zostały dostosowane pewne elementy do reguł biznesowych, do postulatów, które były przez nas kierowane. Także tak to tutaj wygląda i właśnie liczymy na to, że w czwartym kwartale dużo przedsiębiorców jednak zdecyduje się na wdrożenie tego systemu trochę wcześniej niż w lipcu, do czego też oczywiście będziemy zachęcać na różnych spotkaniach. A jak ta sytuacja wygląda w konkretnych, żywych liczbach? Jak dużo przedsiębiorstw do tej pory zainteresowało się KSeF-em? Tu mówię o tej oczywiście wersji testowej. Jeśli chodzi o środowisko produkcyjne, to na tą chwilę cyklicznie wystawia na nim faktury około z podatników. Natomiast jeśli chodzi o te środowiska testowe, to tutaj zainteresowanie jest zdecydowanie większe. Możemy tutaj już mówić o praktycznie 70 milionach wystawionych faktur oraz tysiące firm, które można by powiedzieć próbują się w jakiś sposób zintegrować właśnie z krajowym systemem e-faktur. A czy w tym czasie, od kiedy testowany jest KSeF, wystąpiły jakieś problemy, które szczególnie mogły Państwa martwić i stanowić pewną przeszkodę do tego, żeby firmy rzeczywiście sprawnie mogły z systemu korzystać, kiedy on będzie już obligatoryjny? Jeśli chodzi o takie, można by powiedzieć, problemy biznesowe bardziej, chodziło o tak jakby model uprawy, który nie do końca w pierwszej fazie był dostosowany do potrzeb jednostek samorządu terytorialnego, ale tutaj też ten problem, można by powiedzieć, wraz z wdrożeniem, początkiem tego roku, takiej instytucji jak Grupa VAT, zostało wprowadzone takie dedykowane uprawnienia dla właśnie jednostek samorządu terytorialnego oraz dla grup VAT, które pozwolą na tak jakby zarządzanie uprawnieniami z poziomu konkretnej jednostki i żeby każda faktura była widoczna tylko dla tej jednostki, jeżeli dotyczy tej jednostki. Wcześniej model uprawnień przewidywał globalne nadawanie uprawnień. Tutaj po tej zmianie mamy możliwość selektywnego nadawania uprawnień i też od września wprowadzamy, można by powiedzieć, dodatkową funkcjonalność dla, można by powiedzieć, takich podmiotów, które posiadają wyodrębnione jednostki wewnętrznie, ale nie podlegające obowiązkowi ewidencyjnemu, czyli innymi słowy nie posiadają numeru NIP i można będzie wygenerować w KSeF-ie taki identyfikator wewnętrzny i zastosować ten sam mechanizm zarządzania uprawnieniami, tylko w oparciu o ten identyfikator wewnętrzny, jak jest przewidziany dla grup VAT oraz jednostek samorządu terytorialnego. Czyli możemy z pewną dozą nadziei zaryzykować stwierdzenie, że kiedy 1 lipca 2024 roku system zacznie obowiązywać, przedsiębiorcy będą z niego mogli bez żadnych ograniczeń korzystać. Nasz cel i też wszystkie, można by powiedzieć, działania, które podejmujemy w tym kierunku, mówię też tutaj w kwestiach wydajnościowych, jeśli chodzi o sam system, bo też go tak zaprojektowaliśmy, aby był w stanie obsłużyć też do 100 milionów faktur dziennie, gdzie to jest bardzo duża liczba.
też od samego początku go tak projektowaliśmy i chcieliśmy i chcemy, żeby on był systemem wydajnym i żeby no, ten obrót gospodarczy tego, a wręcz przeciwnie, żeby miał z tego jakąś korzyść, jeśli chodzi o tą szybszą dokumentację transakcji, szybszy obieg tych dokumentów pomiędzy przedsiębiorcami. Bardzo uprzejmie dziękuję. Dziękuję za tę perspektywę Ministerstwa Finansów, ale jestem też szalenie ciekaw, jak wygląda KSeF z perspektywy przedsiębiorców. Jakie problemy napotykają przedsiębiorstwa korzystające z wersji testowej? Może jakie są zalety korzystania z KSeF? Pani dyrektor Anna Gliniewska. Dziękuję za głos. Niestety nie opowiem wiele, jakie są praktyczne trudności wynikające z korzystania z wersji testowej, ponieważ my z tej wersji nie korzystamy. Z jednej strony troszkę, jak powiedział pan dyrektor przed chwilą, wynika to z tego, że czekaliśmy na finalny kształt schemy fakturowej, gdyż nie widzieliśmy sensu w kilkukrotnym wdrażaniu jakby jednego rozwiązania, tak to powiedzmy. Z drugiej strony dla przedsiębiorstw przygotowanie się do KSeF-u jest ogromnym procesem. Im większa firma, tym proces większy. Tych systemów fakturowych jest bardzo wiele w firmach. To jest kilkanaście, znam firmy, co mają kilkadziesiąt systemów. Przejście przez każdy system, zmapowanie go do KSeF-u, przeanalizowanie wszystkich procesów od wpłynięcia faktury, jeżeli mówimy o zakupach, przez przepuszczenie jej do etapu płatności, a później wystawianie faktur, odbieranie faktur z KSeF-u, to są bardzo złożone procesy. I w sytuacji, kiedy mamy faktycznie aż rok na wdrożenie, a z drugiej strony ciągle nie mamy ostatecznej, wiążącej wersji przepisów, gwarancji, że ta schema, która się pojawiła, jest ostateczna, wiążąca, nic się nie zmieni, bardzo utrudnia to proces wdrożeniowy. I często się tak można mieć takie wrażenie, że KSeF to jest tylko jakiś proces księgowy, zmiana w procesie wystawiania faktur, ale de facto musimy zrobić przegląd całej organizacji. To wpływa na nasze relacje z partnerami handlowymi. Te wszystkie pytania, które się mnożą i na które nie ma odpowiedzi. Od którego momentu liczymy teraz czas płatności? Czy normalnie czas płatności za fakturę to było liczone, nie wiem, 14 dni od wystawienia faktury? Teraz jak do tego ma się odebranie faktury z systemu KSeF? Nie ułatwia sytuacji to, że musimy mieć zaplanowane wszystkie tryby awaryjne. Powoduje to ogromne koszty po stronie przedsiębiorców, którzy za chwilę będą musieli utrzymywać dwa procesy, dwa obiegi faktur. Nowoczesny KSeF i wersję backupową, alternatywną dla, nazwijmy, tej starej wersji wystawiania dokumentów, odbierania dokumentów. Jest to ogromny wysiłek organizacyjny dla firm. Poza tym niektóre z uproszczeń, które się pojawiły w ostatnim czasie, tak naprawdę były też sporym zaskoczeniem dla podatników. Na przykład ta słynna kwestia wystawiania faktur B2C, czyli od przedsiębiorców na rzecz konsumentów, które to faktury w ostatnim momencie zostały wyłączone z obligatoryjnego systemu e-faktur. Dla przedsiębiorców powoduje to wiele praktycznych trudności, bo proszę Państwa, wcale nie jest tak łatwo odróżnić, czy mamy do czynienia w transakcji z przedsiębiorcą, czy z konsumentem. I co jeżeli ktoś później zmieni zdanie, w jakiej roli działał, a konsekwencje wystawienia faktur poza systemem ponosi podmiot fakturę wystawiający. Także z naszej strony ten etap teraz przygotowawczy to jest moment bardzo intensywnej pracy i bardzo byśmy prosili Ministerstwo Finansów o zamrożenie już tego stanu, który musimy wdrożyć, żebyśmy mieli spokojnie rok na te prace programistyczne. Czyli mogę chyba wywnioskować, że tym, czego potrzebują przedsiębiorcy w kwestii KSeF-u, jest, przepraszam za kolokwializm, święty spokój. Idealne podsumowanie.
Czy, bo takie głosy pojawiają się w dyskusjach dotyczących KSeF-u. Ja trafiłem na, mówiąc szczerze, wiele podobnych wypowiedzi w ostatnim czasie, sam również prowadząc debaty dotyczące krajowego systemu e-faktur. Wielu przedsiębiorców postuluje, aby może jednak zastanowić się nad tym, czy ten termin 1 lipca, już jednak przecież kilkakrotnie przesuwany, 2024 roku jest, aby najbardziej właściwy. Czy przedsiębiorcy byliby skłonni pójść w tę stronę, aby jednak postulować przesunięcie tego terminu? To jest bardzo trudne pytanie, bo w tak dużych organizacjach, tych, dla których KSeF będzie faktycznie wyzwaniem, proces planowania prac programistycznych to nie jest rzecz, do której podchodzimy z miesiąca na miesiąc i już możemy przesunąć, już możemy coś wdrożyć. To jest cały etap budżetowania prac, wpisywania się w kolejkę prac. To jest szukanie partnerów, którzy będą nas w tym wspierać. I niepewność co do tego, jaka jest data wdrożenia, to bardzo destabilizuje pracę, bo albo szykujemy się mentalnie i odliczamy niejako tak od tyłu, co, kiedy, na jakim etapie powinno być zrobione i w ten sposób robimy mapę projektu, albo żyjemy w niepewności i duża destabilizacja. Oczywiście, że tak duże rozwiązanie jak KSeF, im później zostanie wdrożone, tym lepiej, zwłaszcza, że podatnicy bardzo by chcieli zrozumieć, na ile lat to narzędzie jest wdrażane. I prace Komisji Europejskiej w ramach projektu WIDA, czyli VAT w epoce cyfrowej, dużą niepewność wprowadzają. Czy KSeF za kilka lat zostanie zastąpiony rozwiązaniem unijnym, czy też nie? Przepraszam. Zakładając jednak pewien optymistyczny scenariusz, firmom udaje się przeprowadzić proces wdrożenia KSeF-u. KSeF funkcjonuje właściwie bezproblemowo. Czy to rozwiązanie w tym idealnym scenariuszu ułatwiłoby życie przedsiębiorstwom, czy lepiej byłoby pozostawić obecny stan rzeczy? Ułatwiłoby tylko wtedy, gdyby było rozwiązaniem totalnym. To znaczy jest tylko ono, mamy systemy ustabilizowane, procedury rozpisane i działamy w architekturze, w świecie KSeF. Ale tak jak powiedziałam na początku, KSeF, nawet jeżeli zostanie skutecznie wdrożony, on wymaga utrzymania drugiego obiegu faktur, tego sprzed KSeF-u. I to jest de facto dla mnie koniec dyskusji. W tym momencie KSeF zamienia się tylko w generator kosztów po stronie przedsiębiorców. Bardzo dziękuję. Jestem też ciekaw, jaka jest perspektywa osób żywo zanurzonych w tematykę krajowego systemu e-faktur, czyli księgowych. KSeF to potencjalna pomoc, czy może jednak utrudnienie dla księgowych, pan Leszek Lewandowicz? Proszę Państwa, w zasadzie obecnie muszę odpowiedzieć, że jeszcze nie wiem. Dlatego, że ani przepisy, ani inne szczegółowe rozwiązania nadal nie są w pełni gotowe. Jeżeli to będzie gotowe, będziemy mogli w pełni ocenić, jak to rozwiązanie rzeczywiście będzie działać, jakie przyniesie efekty. Co jednak można w tej chwili ocenić? Na pewno na poziomie informatycznym można wiele spraw załatwić. To się da załatwić, to się da rozwiązać, tylko że pozostają inne problemy. Przede wszystkim zauważmy, że KSeF to jest wyzwanie organizacyjne. W pełni zgadzam się z panią Anną Gliniewską. Nawet troszeczkę rozszerzę to, co pani powiedziała. Problemy dla podmiotów bardzo dużych, ale też problemy dla podmiotów bardzo małych. Inna skala, ale to są także potężne problemy, potężne wyzwania. A taki wspólny mianownik to jest jakieś jedno rozwiązanie, które ma być dogodne dla tych bardzo zróżnicowanych podmiotów. Jak to stworzyć? Zobaczymy. Na dzień dzisiejszy widać, że przygotowane przepisy stwarzają bardzo wiele wątpliwości. Państwo podkreślacie, że przedsiębiorcy będą KSeF-em objęci. Nie, podatnicy. Około 3 milionów podatników. Jest to znacznie większa liczba niż liczba przedsiębiorców. W najszerszym zakresie oczywiście podatnicy VAT czynni, nie tylko przedsiębiorcy. Jest ich ponad 1 700 000. Do tego zauważcie Państwo, że mamy też podatników przede wszystkim zwolnionych,
przedsiębiorców zwolnionych, ale także organizacje pozarządowe. I uwaga, kto jeszcze jest podatnikiem? Potężna grupa kilkuset tysięcy osób, które uzyskują przychody z tak zwanego najmu poza działalnością gospodarczą. Nawet rolnicy ryczałtowi. Rolnicy ryczałtowi nie wystawiają faktur, ale te faktury będą odbierać. I tu zaczynają się pewne problemy, o których Państwo też, Pani Anna, między innymi wspominaliście. Faktura konsumencka to jest niepotrzebny wyłom w KSeF-ie, który zaburzył pewien spójny system. W tym momencie każdy, kto będzie wystawiać fakturę, zacznie mieć problem, jak odróżnić podatnika od konsumenta. Bo dla podatnika faktura będzie wystawiona poprzez KSeF, dla konsumenta poza KSeF-em. Jak odróżniamy podatnika? Poprzez NIP prawdopodobnie. Tyle, że w dzisiejszym stanie rzeczy tak się składa, że nawet organy podatkowe akceptują stan, w którym część podatników nie posiada NIP-u. Przecież dopuszcza się rozliczenie najmu poza działalnością z numerem PESEL. Rolnik ryczałtowy, a NIP to jest zupełnie jakieś niewyobrażalne dzisiaj połączenie. Rolnicy ryczałtowi tych NIP-ów nie mają. Tu już na początku pojawi się potężny problem, jak odróżnić podatnika od konsumenta. Faktura ustrukturyzowana czy faktura poza KSeF-em. Od razu wytknę kolejny problem z rolnikami ryczałtowymi. Stworzono w ustawie coś dla mnie całkowicie niezrozumiałego. Inne podejście w artykule 111, który nakazuje sprzedaż na rzecz rolnika ryczałtowego zarejestrować w kasie rejestrującej, a tenże rolnik ryczałtowy to przecież podatnik, nie konsument. Faktura konsumencka jest wystawiana dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Czyli dochodzimy do absurdu, ponieważ sprzedaż na rzecz rolnika ryczałtowego będzie trzeba zarejestrować przy obecnym stanie przepisów. Będzie trzeba zarejestrować w kasie rejestrującej, wystawić paragon, a następnie do każdego paragonu wystawić fakturę, uwaga, ustrukturyzowaną. Jaki identyfikator podatkowy? Powinien to być NIP, tylko że rolnicy ryczałtowi tych NIP-ów dzisiaj nie mają. To jest po prostu jakieś w tej chwili błędne koło. Ja Państwu pokazuję pewne problemy organizacyjne, które trzeba rozwiązać w wielu firmach, które muszą przygotować swoje procesy, muszą wdrożyć odpowiednio KSeF, muszą to wszystko odpowiednio poukładać. Zapomnieliście Państwo o najnowszej zmianie. To nie faktura konsumencka jako pewien wyłom, tylko po drugim czytaniu stało się coś jeszcze ciekawszego. Artykuł 106 GB, ustęp 6, w obecnym brzmieniu, uchwalony w ustawie uchwalonej 16 czerwca, on przewiduje całkowity wyłom, ponieważ z tego przepisu wynika, że przynajmniej tak ten przepis w tej chwili odczytuję, z tego przepisu wynika, że jeżeli nabywca nie jest podatnikiem VAT czynnym, czyli mamy tą całą grupę podatników innych niż podatnicy VAT czynni, nawet rolników ryczałtowych, to dla nich wystawca faktury musi zrobić coś dodatkowo, albo uzyskać zwolnienie z obowiązku udostępnienia faktury ustrukturyzowanej, czy raczej wydania wyłącznie faktury ustrukturyzowanej, albo też musi temu nabywcy podać kod lub wręcz oznaczyć kodem QR fakturę użytą poza systemem. Proszę Państwa, ja nie wiem, jak Ministerstwo Finansów przewiduje realizację w praktyce tego przepisu, ale obawiam się, że on spowoduje, że najłatwiej będzie po prostu fakturę wydrukować. Jeżeli nabywca nie jest podatnikiem VAT czynnym, to artykuł 106 GB ustęp 6 moim zdaniem wskazuje, że najłatwiej będzie takiemu nabywcy fakturę wydrukować i przekazać w postaci papierowej. Całkowicie odchodzimy więc od tej cyfryzacji rozliczeń podatkowych. Kolejny problem, też wielka niewiadoma. Od wielu miesięcy Ministerstwo Finansów mniej czy bardziej oficjalnie zapowiadało, że zostaną podjęte prace nad dostosowaniem podatkowej księgi przychodów i rozchodów do KSeF-u, tak żeby to rzeczywiście działało automatycznie. No, trudno mi ocenić, czy coś się tutaj dzieje, bo na razie cisza. Także proszę Państwa, Stowarzyszenie Księgowych będzie zgłaszać problemy praktyczne, bo my to widzimy, my to później musimy zastosować w praktyce. Uważam, że jeśli KSeF ma być wprowadzony, to trzeba to zrobić po prostu dobrze, tak aby się nie powtórzył Polski Ład. Stąd uważam, że przepisy będą jeszcze poprawiane, bo w obecnym kształcie one po prostu nie zadziałają. Spotkałem się też z taką troszeczkę moim zdaniem krzywdzącą narracją, że księgowi chcą KSeF stopetować, czy są przeciwni. Nie do końca. To są opinie krzywdzące, wypowiadane przez osoby, które nie dostrzegają wagi tych wyzwań, przed jakimi wszyscy stoimy.
To są wyzwania dla podatników, dla księgowych, ale także dla organów podatkowych. Uważam, że KSeF jak najbardziej tak, ale jeżeli miałby być prowadzony źle, to lepiej troszeczkę opóźnić, przygotować wszystkich odpowiednio i dopiero wtedy dobrze przemyślany KSeF wprowadzać. Bazując na Pana doświadczeniu, chciałbym zapytać, czy w Pana opinii ten rok, który pozostał, już niecały, to wystarczający czas? Da się w tym czasie wykonać te wszystkie działania, aby naprawić kwestie, o których Pan mówił? Uważam, że nie, dlatego że najpierw musimy mieć stworzony pewien system przemyślany. Przepisy trzeba poprawić. Uważam, że przepisy będą poprawiane, bo z tymi przepisami nie będzie to działać dobrze. Będzie mnóstwo problemów, mnóstwo wątpliwości. Poprawienie przepisów to jest oczywiście dodatkowy czas. Jeżeli pojawia się cokolwiek nowego, wszyscy muszą się do tego dostosować. Trzeba nagle przebudować wszystkie projekty, wszystkie plany, dostosować się do pewnych, niekiedy drobnych, ale istotnych rozwiązań szczegółowych. Także moim zdaniem tego czasu jest mimo wszystko zdecydowanie za mało. Za mało na takie sensowne wprowadzenie KSeF-u, tak aby większość podatników rzeczywiście miała szansę do tego KSeF-u dobrze się przygotować. Jestem ciekaw opinii pana redaktora Rochowicza. Wiele mówi się o KSeF-ie, każdy prezentuje jakieś stanowisko, jedna bądź druga strona zawsze bardziej zaangażowana jest w imię swoich interesów w konkretne działania bądź ich zaniechanie. Ciekaw jestem, jak z obiektywnego, dziennikarskiego punktu widzenia maluje się kwestia KSeF-u. Czy to system potencjalnie przydatny, taki, który rzeczywiście ułatwi życie przedsiębiorcom, ułatwi życie Ministerstwu Finansów, uszczelni system podatkowy, czy może wyzwanie, z którym przedsiębiorcy sobie nie poradzą? Stawia mnie pan w osobliwej roli, bo zwykle to dziennikarze pytają, a nie odpowiadają. Zawsze przydatna jest zmiana perspektywy. Tak, natomiast z tego, co ja obserwuję, to tak, po pierwsze, tak, mamy o czym pisać, to jest dla nas dobrze. Po drugie, mamy o czym pisać i to nie tylko, że o czymś oczywistym, ale o czymś, co powoduje w ogóle dyskusję, bo z jednej strony pewnie wszyscy by chcieli, żeby działał jakiś bardzo dobry system fakturowania, prosty, domyślny i który nie kosztuje zbyt dużo. Tak. Natomiast z tego, co ja tu widzę, no to tak, będą na pewno bardzo duże koszty wprowadzenia tego systemu. I co więcej, z tego, co się tutaj jeszcze dzisiaj dowiaduję od pani Anny Gliniewskiej, jeżeli trzeba będzie jeszcze wciąż utrzymywać dotychczasowy system faktur, jak to pani pięknie określiła, faktury drugiego obiegu, prawie jak prasa drugiego obiegu będzie, nie? Ale mam nadzieję, że to nie będzie nielegalne. No, to tak już tak całkiem poważnie mówiąc i nie czepiając się pięknego skądinąd zwrotu, to są koszty. I teraz pytanie, czy to, co Ministerstwo Finansów tak propagowało i propaguje, mianowicie, że dzięki temu będzie można co nieco zaoszczędzić, to w ogólnym rozrachunku to rzeczywiście będzie prawdą. Ja ostatnio na łamach Rzeczpospolitej, piórem moim ze wspomaganiem oczywiście znawców tematu, napisałem tak, że dzisiaj pewnym problemem jest opóźnianie płatności w biznesie ze względu na no, rzekome niedostarczenie faktury na czas przez pocztę czy tam w inny sposób. No teraz się na to powoływać nie będzie można i termin, od którego będzie biegła płatność takiej faktury, no też się przyspieszy. Jeżeli to jest duża firma wystawiająca mnóstwo faktur na duże kwoty, no to tu zagra funkcja pieniądza w czasie, będzie rzeczywiście pewna korzyść finansowa. No ty z tym, że ja tam zastrzegłem, że to jest takie bardzo, no, luźne twierdzenie, bo jeżeli do tego dołożymy cały ten rachunek, czyli na przykład utrzymywanie dotychczasowego systemu, a przecież i tak trzeba będzie utrzymywać faktury na przykład dla transakcji zagranicznych dotychczasowe, prawda? No to koszty myślę mogą, no może to nie być takich oszczędności, o jakich myślimy. Tak, tyle powiem z mojego dotychczasowego doświadczenia w pisaniu. Właśnie szczególnie ciekaw jestem tutaj opinii pani dyrektor Anny Gliniewskiej co do tego, no tak już w rachunku ogólnym, wyjdzie to na plus czy na minus?
No, no powiedzieliśmy sobie o zmultiplikowaniu kosztów, tak? Każdy system, który funkcjonuje, wymaga utrzymania. Utrzymania ludzkiego, bo muszą być informatycy dedykowani do danego systemu. Utrzymania dodatkowych procedur, no chociażby w księgowości. Jak postępować? Czyli te zespoły muszą się rozrosnąć. Zatem z mojej perspektywy my mówimy o zwiększeniu kosztów po stronie przedsiębiorców, a nie zmniejszeniu. I tutaj pan, panie redaktorze, dobry dał przykład. No teraz już nikt nie powie, że zgubił fakturę, ale wystarczy jeden pomyłka w numerze NIP, bo to będzie numer NIP decydował o tym, czy do pana konta w KSeF ta faktura zostanie przypisana i jako podatnik będzie pan mógł ją pobrać, czy też nie. A wiemy, że omyłki w numerze zdarzają się. I będą takie sytuacje, że strony będą mówiły, ale ja tej faktury nie dostałem, ja jej nigdy nie widziałem. I szukanie teraz, co się wydarzyło, czy ona jest wystawiona, nie jest wystawiona, do jakiego innego podmiotu ona trafiła, bo możliwe, że ktoś inny ją odebrał. Bardzo dziękuję. Wszystko wskazuje jednak na to, że KSeF w planowanym terminie 1 lipca 2024 roku w życie wejdzie. Aby korzystać z KSeF, trzeba się przygotować do jego wdrożenia, co dla wielu przedsiębiorców może być kłopotliwym procesem. Jak wygląda zatem KSeF z perspektywy wdrożenia technologicznego i jak efektywnie przygotować się do tego procesu wdrożeniowego? Pan Michał Sieradzan. Ja oryginalny może nie będę, bo na pewno się muszę zgodzić z wypowiedziami moich przedmówców. Wdrożenie tego KSeF-a będzie jakimś kosztem. Czy to kosztem szkolenia ludzi, zmiany procedur, czy dopasowania systemów informatycznych. W dłuższej perspektywie na pewno przyniesie pewne oszczędności pod warunkiem, że KSeF będzie obsługiwał wszystkie transakcje i wtedy będzie prościej, bo nie będziemy mieć dualizmu czy jeszcze innych scenariuszy. Systemy informatyczne lubią zera i jedynki, czyli stany ustalone, nic pomiędzy. W związku z czym wszystkie wykluczenia, różne gwiazdki, to generuje koszty po stronie obsługi takiego procesu. Oczywiście jako dostawca oprogramowania staramy się i pewnie inni dostawcy rozwiązań, które będą obsługiwać faktury ostrukturyzowane, czyli od procesu wysyłania komunikacji z serwerami KSeF-u, wystawiania faktur czy też odbierania, będą dostarczały te narzędzia, które będą wspierały ten proces. My ze strony Symfonii staramy się, żeby ten proces był dla klientów i użytkowników całego tego procesu jak najbardziej przezroczysty. Mówimy po polsku business as usual, czyli KSeF ma być przezroczysty dla użytkownika. On sobie ma gdzieś działać w tle. Oczywiście są różne procedury offline, które musimy wiedzieć, że jeśli serwery nagle przestały działać, to musimy je dostarczyć, te faktury w inny sposób. Pewnie będziemy nad tym pracować, by te wszystkie warianty tak onarzędziować, żeby użytkownik nie myślał, czy ta faktura jest wystawiona, czy nie, czy musi ją wysłać, czy ona dotrze na serwery ministerstwa w procedurze zwykłej, czy w procedurze offline. Od tego są dostawcy i warto by było wybierać takie rozwiązania, które jak najbardziej użytkownikom pomoże rozwiązać ten proces. A tych procesów będzie na pewno więcej i możemy to powiedzieć tak, że przede wszystkim jak przygotować się do KSeF-u? No to powtórzę za panią Anną Gliniewską, trzeba zmapować procesy. Jak będziemy wiedzieć, jakie mamy procesy w firmie od strony wystawiania faktur, ile tych systemów bierze w tym udział, jacy użytkownicy, no to następnie zastanowić się, czy może nie trzeba pewnych procesów, które są stare, zoptymalizować, ułożyć na nowo. To jest dobry zawsze, zmiana zawsze powoduje, że robimy porządki w organizacjach, porządki w systemach i to na pewno jest dobra zmiana, natomiast na to potrzeba pewnego czasu. Druga rzecz, mamy rok i tylko rok. Im jesteśmy mniejszą organizacją,
tym KSeF możemy wdrożyć, włączyć w swojej firmie dosłownie na pstryknięcie palców. Wygenerujemy sobie token, jeśli jesteśmy mikroprzedsiębiorcą i możemy już faktury wysyłać i odbierać. Więc w związku z czym ten proces będzie bardzo, bardzo prosty. Ale im większa organizacja, tym proces jest bardziej czasochłonny. To są systemy pisane na zamówienie często, systemy dziedzinowe, specjalizacyjne. One niekoniecznie, a jeśli korzystamy z zagranicznego dostawcy, to niekoniecznie zagranicznego dostawcę interesuje polskie ustawodawstwo, które działa gdzieś w Polsce, w związku z czym musimy zapewnić, żebyśmy mieli pośrednika pomiędzy naszym systemem, w którym wystawiamy sprzedaż czy księgujemy, a systemem ministerstwa, który te informacje przetransluje z jednego języka, z jednego XML-a na drugi, mówiąc już słowem idąc technicznie. W związku z czym należy przede wszystkim rozpoznać procesy, zacząć już testować KSeF, czyli i my do tego mocno zachęcamy i zacząć od tego, żeby sprawdzić, czy my się tam możemy w ogóle zalogować do aplikacji podatnika, która umożliwia właśnie wygenerowanie tokenu, sprawdzenie, czy możemy się logować, sprawdzenie, czy mamy uprawnienia, zadbanie o to i następnie testowanie, czy możemy, jak wygląda proces wystawiania faktur. O wszystko inne, w zależności od tego, jak ten system sprzedaży jest u nas po stronie rozbudowany albo mamy systemy, wiele oddziałów, obsługa obiegu dokumentów, obsługa faktur elektronicznych, kto jest właścicielem tego kosztu, czy jest właścicielem kosztu, czy ta w ogóle faktura, o czym sobie powiedzieliśmy, została wystawiona poprawnie na nas i nie musimy zażądać od wystawcy tej faktury, żeby ją skorygował do zera. Ja tak tutaj wewnętrznie się trochę śmiejemy, że pierwszy dzień KSeF-a i pierwszy miesiąc KSeF-a to będzie dzień korekt faktur i najwięcej dokumentów, które się na KSeF-ie będą zdarzać, to będą właśnie korekty faktur. Wielokrotnie mamy sytuację, że między przedsiębiorstwami jest poprawianie tych faktur. Teraz to już wszystko będzie wyryte, może nie w kamieniu, ale wyryte na serwerach w zapisie cyfrowym i należy patrzeć na ten proces cyfrowy. Nie mamy tu procesu, czy będą zmiany w JPK-u, przepraszam, w KSeF-ie, na pewno. JPK nam to pokazuje, że to będzie ewoluować. Jak często? To powiem, to się okaże. Więc ze strony dostawcy technologii powinniśmy szukać sobie rozwiązań, które będą na tyle elastyczne, że pomogą nam firmie obsłużyć nasze scenariusze biznesowe. No i my jako Symfonia będziemy tutaj pomagać przedsiębiorcom, natomiast wszystko zależy od specyfiki danego przedsiębiorstwa. KSeF straszny nie jest, na pewno sporo procesów ułoży, ułatwi i będzie szczególnie dla księgowych pozwoli im zapanować nad dokumentami. Pod jednym mają warunkiem, że w KSeF-ie będziemy mieć wszystko. Ale tego sobie życzę zarówno i naszym przedsiębiorcom, podatnikom i nam wszystkim, żeby ten proces był jak najbardziej konsekwentny i spójny. Bardzo uprzejmie dziękuję. Cóż, mieliśmy zarówno sporo wątpliwości, jak i pewien solidny powiew optymizmu. Wierzę głęboko w to, że Ministerstwo Finansów dzień i noc myśli o problemach, które przedsiębiorcy w kwestii KSeF-u zgłaszają i które to nieuniknione będą się pojawiać także w przyszłości, grunt, żeby te problemy sprawnie rozwiązywać. KSeF będzie gorącym tematem w najbliższych latach, to zasadniczo pewne. Nam pozostaje tylko mieć nadzieję, że system spełni swoją funkcję, spełni te pokładane w nim nadzieje. Ja bardzo serdecznie dziękuję dzisiejszym gościom. Pani Anna Gliniewska, Group Tax Director Allegro. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Pan Krzysztof Rogowski, kierownik projektu Krajowy System E-Faktur, Ministerstwo Finansów. Dziękuję bardzo. Pan Leszek Lewandowicz, Towarzyszenie Księgowych w Polsce. Dziękuję. Pan redaktor Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita. Dziękuję bardzo. Oraz pan Michał Sieradzan, Symfonia. Ja nazywam się Jacek Podgórski i zapraszam na kolejne spotkania z cyklu Studio KSeF, które przed nami. Dziękuję bardzo zarówno państwu prelegentom, jak i wszystkim, którzy nas słuchają. Dziękuję uprzejmie.